Cześć, jestem Cydi i witam was w Raymanie 2 ponownie, dzisiaj urwisko, w którym to znów będzie gonił nas statek zapewne. Piracki statek więzienny, liczba niewolników na pokładzie 33,5 tysiąca. Poprzednio było chyba 28, więc... albo 24 nawet. No i znów brzytwowrody posłał na nas tamtego dziwnego ziomka, a my znów musimy uciekać przed statkiem. Scenka ta jest chyba dość krótka z tego co pamiętam. To zaraz się nam złamie, a jakby inaczej... Fak, teraz biegną na nas te... rakiety nam zbiegną, pociski. Co może być problematyczne. Troszeczkę. Złapiesz się? Złap się, Rayman. Okej, checkpoint. Kolejny checkpoint, teraz to. Okej, złap się, dziękuję. Okej, kolejna rakieta. Tych się nie da oswoić, jeśli się nie domyślacie jeszcze. Okej, jeszcze to się łamie? Nie spodziewałem się, że aż taki budynek, jeśli to można nazwać budynkiem, będzie się łamał. Okej, klatka załatwiona. I mamy 3 lumsy, wii. Jaka ogromna ilość. Jak na tą grę. Okej, tutaj zdążamy nawet. Zdążamy, jest takie słowo. Nadążamy, o. To bardziej... Tego jestem pewien, że jest takie słowo. A poprzednio nie za bardzo byłem i... fail. Okej, jesteśmy tu, gdzie czai się zło. Z powrotem po pięknej śmierci. Spowodowanej moim brakiem umiejętności grania w Raymana. I nie mówcie, że teraz mi to wyjdzie za pierwszym razem. Jak tak, to... No a jak? Za pierwszym razem to wyszło tym razem. Po prostu nie wiem, wtedy... Tak jakby... Jak to nazwać? Nie wiem jak nazwać, ale chciałem coś mądrego powiedzieć, ale nie wyszło. Jak zawsze. I teraz... Dolecisz? Okej, jest lumsik. Mamy 8 lumsów na 50. Ogromna liczba, zważając na to, że to już jest połowa planszy. Z tego co się domyślam. Lecimy. Tutaj jak najdalej. No złap się, okej. I przycisk. Kolejna klatka. Kolejne lumy, których mamy już chyba 10. Jak nie więcej. No i kolejna część ucieczki. I od razu fail. Tak, mamy 10 lumsów na 50. No, czemu nie skoczyłem? Nie wiem. Ten moment znów będzie dość trudny. I kolejna armatka. Niszczą nam to wszystko i teraz, a to też bywa męczące. Bieganie tak w kółko. Skok. Checkpoint, okej. To nas wybija. Lecimy dalej. Wow. I woda się cały czas tutaj podnosi. Tego się w sumie nie spodziewałem nawet. Okej, teraz tu... Skok nie działa, skok się tutaj zbugował. Chyba drugi raz nawet, bym powiedział. Znaczy, z tego co pamiętam. Okej, teraz jesteśmy. Kolejne takie coś. I czy ja mam szansę to zrobić? Bo szczerze mówiąc, wątpię. Okej, udało się, to było na styk, ale... To było zaprogramowane w ten sposób, abyśmy chyba zdążyli. Kolejny checkpoint. Życia mamy w sumie dość dużo. I ten element nie sprawia nam zbyt dużych problemów. Tutaj to, beczuszki, które mają nam utrudniać. Nie wiem co w nich w środku jest, ale... Zapewne nic interesującego, o czym można by mówić. I znów rakieta. Kolejne lumsy. Mamy 4 klatki na 6. Sporo jak na mnie. I spadliśmy. Okej. Jeszcze raz. Aha, zapisała się nasza pięść. Aha, te pięści traci się, gdy zginie.
Okej, okay, tego nie wiedziałem, tego naprawdę nie wiedziałem. To znaczy, zapewne kiedyś to wiedziałem, ale po prostu nie wiedziałem teraz, grając w tego Raymana, nagrywając go. Skaczemy, odbijamy się. I mam nadzieję, że będzie zaraz tutaj jakiś znowu checkpoint, bo by się przydał. Teraz to. Kolejny lums. Kolejne życie. I ktoś w nas strzela. Pytanie kto? Aha, tam jest. Jest checkpoint, więc ty, robociku, mógłbyś zginąć. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I chyba przy okazji uruchomiliśmy przycisk. Mamy klatkę. Mamy kolejny przycisk. Mamy kilka lumsów. I czyżby czekał nas tu zaraz koniec? Czy jeszcze trzecia partia tego wyścigu? A raczej biegu? Zobaczymy. Tak, kolejna część. I jak to zrobić? Na początek lecimy. No, ten wyścig jest naprawdę wyścig. Ja to będę nazywał wyścigiem. Jest naprawdę ciekawy. I te plansze są w miarę ciekawe. Okej. Okay. I ty, omin. Okej. Okay. Skaczemy. Teraz to, nie lubię tych momentów, gdzie chodzimy po tym na górze. Bo to po pierwsze czasem się buguje, po drugie jest dość wolne, po trzecie po prostu tego nie lubię. Ale to chyba nie jest zbyt istotny argument. Okej. Okay. To lata tak w ogóle. Myślałem, że to są zwykłe rakiety. Bo później jeszcze będą rakiety latające, którymi będziemy mogli sterować. Mamy dużo życia, więc to nie będzie raczej wielki problem, ale bywa to denerwujące troszeczkę. Więc cóż, teraz pełne skupienie. Gówniany komentarz, tak jak to się robi, gdy się skupia. Chociaż może nie jest aż taki słaby, jak się wydaje dla mnie. Ale wydaje mi się, że jest taki słaby. Skocz, okej. Okay. Łapiemy się tego, kolejna rakietka w nas leci. Czemu ona biegnie w powietrzu? Nie wiem, może... Może po prostu tak lubi, bo innego powodu nie widzę. Okej, okay, kolejna. I tu powinien być zaraz jakiś checkpoint, przynajmniej mam taką nadzieję. Skaczemy. Skaczemy. Okej. Okay. Okej, okay, tu już na bank musi być checkpoint. Mamy troszkę życia, ale życie to w tym wypadku nie problem. I lecimy dalej. No i teraz będzie motyw spadania w dół. Dość chyba długiego. I czy uda mi się pozbierać troszeczkę lumsów? Nie za bardzo. Złapiesz go? No te jeszcze jako tako się łapią, ale już... No leci do nas, więc nie wiem. Jak te trzy zbierzemy jeszcze, to będzie dobrze, ale... Ale nie sądzę, żeby nam się udało. Znaczy, one się pojawiają daleko, bo jak już mówiłem, dystans widoku jest dość mały w tej grze. Więc tych lumów, które są bardzo daleko, po prostu nie widzimy i one pojawiają się, gdy troszeczkę do nich podlecimy. Okej, okay, mamy już 34 lumy na 50, co jest dobrym wynikiem jak na mnie. Zostały nam 3. Rozwal to, troszkę zwolniłem i już chyba tych 3 lumsów nie zdobędę. A jednak coś tam udało się. Teraz to, zostały nam 2. Okej, udało się. Teraz ten. I mamy checkpointa. Jest dobrze. I tu już półmetek tego levelu. Okej. I tam już chyba widać wyjście. Tak, to już jest chyba ostateczne wyjście. I powinien tam być... Powinna tam być klatka z Tinsinem. Tinsem, w skrócie. No i jesteśmy. Czy tam był Lums? Nie, zdawało mi się tylko. No i gdzieś tu... Jeszcze nie koniec? O. Czy będziemy musieli pokonać ten statek? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale tu mamy mocnego naprawdę przeciwnika, który szarżuje w nas. I całkiem mocno strzela. O, coś w niego trafiło mocno. Nie wiem, szczerze mówiąc, co. Normalnie muzyka gra jak z jakiegoś Benny Hilla, nie wiem czemu. Tak na moje oko. Okej, ja mam dość dużo życia i fajne jest to, że gdy ten statek w niego trafi, to też zabierze mu życie. Ok,
Okej. I tu widziałem Lums, tak. Jeden Lums, drugi Lums. Mamy 49 Lumsów na 50. Wynik niesamowicie dobry. Ale Fula nie mamy. Gdybyśmy mieli Fula, to bym pokazał wam... To bym wam pokazał bonusowy level. Ale niestety nie. Chyba, że tu będzie. Nie, nie ma. Szkoda. Gdzieś coś pominęliśmy. No ale okej, tańczymy nasze Gangnam Style i... Łopan Gangnam Style! No i koniec tego levelu. Skończyliśmy go z pełnym życiem i prawie maksymalną liczbą lumów oraz klatek. Ale niestety na bonus to o jednego luma za mało. Tak, oczywiście, chcemy zapisać grę. Enter. No i w kolejnym odcinku Szczyt Świata. I chyba to będzie coś, co też bardzo lubię. A to już w kolejnym odcinku zagrajmy w Rayman 2. Cześć!